program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dobry. Jeszcze raz. Mirek z Lewicy, ja z prawicy. Tak jest. I dzisiaj będzie... Mirek z opozycji, może inaczej, w tej części będzie o... I proszę mnie tu jako lewaka nie przedstawiać. O Ponach i o Lesie widzianym oczyma... Nas. Obywatela. No. Szarego człowieka, który idzie na grzyby, prawda, tak. Że tak powiem. Nas no. Widziany oczyma... Tak jest. Laika. Tak, takiego przeciętnego, który idzie do lasu i nagle łapie go straż leśna i mówi: panie, co pan tu zebrał, grzybki? Nie może inaczej, chrust, idzie do lasu i co 100 metrów jest płot. Tak jest. I jeszcze opowiemy o tych oponach oczywiście, prawda? No, tak. Bo te, które, że tak powiem, no zimowe, letnie. Kujo wielosezonowe. Jakiej firmy, czyli... i jak to stosować? A może ja tu powiem takie hasło, że może przechodźcie na opony wielosezonowe, które naprawdę są trochę gorsze od zimowych. I teraz opony. Czy opony z niskiej półeczki, tak zwanej, tanie, właśnie. Czy góra wysoko? No właśnie. Zmiana, przechowywanie, tak, to wszystko się można, liczy. Można było z domu wyjść, tak, żona tak. Nie krzyczała, można było gdzieś tam pojeździć, postać w kolejkach, coś tam ponarzekać, ale mi się wydaje, że w większości te 60% z pojazdów one nie wymaga tego cyklicznego zmieniania tych obuwia, bo i tak nigdzie większość nie jeździ prócz. Załóżmy u nas na naszym terenie, prócz z punktu A do punktu B. Aczkolwiek to jest też indywidualna sprawa każdego z nas, co on tam sobie włoży, tak? No nikomu do tego, co on tam sobie będzie zakładał. Może jeździć też i na złotych, tylko często gęsto nie ma to sensu. Lepiej te pieniądze wydać na co, Mirek? No, na spa. Drodzy Państwo, podsumowując, zapraszamy. Tak jest, jak najbardziej serdecznie, jak zawsze.